uroczystości. Starszy kapitan Kapuściński melduje pododdziały ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej do uroczystego apelu z okazji powiatowych dni strażaka. Spotykamy się na terenie kolejnej gminy, aby uczcić nasze święto. Okazja wyjątkowa, gdyż jesteśmy świadkami zwieńczenia rozbudowy tej pięknej strażnicy, kolejnej kilkumilionowej inwestycji w bezpieczeństwo na terenie powiatu. Cieszę się, że samorządy decydują się na inwestowanie pozyskanych środków unijnych, rządowych oraz własnych w obszar ochrony przeciwpożarowej, gdyż historia pokazuje, że na tą armię ludzi, którą tworzą wspólnie Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna, zawsze i bezwarunkowo można liczyć. Kryzys pandemii, następnie wojna i kryzys migracyjny pokazały, że właśnie ci ludzie stanowią fundament już nie tylko ochrony przeciwpożarowej, ale też szeroko pojętej ochrony ludności w Polsce. Na przestrzeni dwóch ostatnich dekad dokonał się niebywały postęp w naszej branży, obejmujący wyszkolenie, wyposażenie i zaplecze obiektowe. Dziękuję zatem wszystkim samorządowcom, że dostrzegacie problem i przeznaczacie środki finansowe na infrastrukturę, która służy bezpieczeństwu. Z uwagi na miejsce i okoliczności dzisiejszej uroczystości szczególne podziękowania składam na ręce wójta i radnych gmin Radomsko. Gratuluję Państwu zakończenia z sukcesem tej inwestycji, jak również pozostałych projektów, gdyż na przestrzeni ostatnich lat na terenie gminy Radomsko poczyniono kilka innych dużych inwestycji w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Za owocną i merytoryczną współpracę dziękuję Zarządowi Oddziału Powiatowego, dziękuję wszystkim służbom i instytucjom. Na koniec pragnę pogratulować odznaczonym i awansowanym, a wszystkim Wam, drodzy strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, dziękuję za kolejny rok ciężkiej służby oraz życzę Wam dużo zdrowia i bezpiecznej służby. W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego wręczam Ochotniczej Straży Pożarnej w Czałkowie sztandar jako symbol najwyższego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie. Chwała Ojczyzny. Thank you.